Drożeją bilety komunikacji miejskiej w metropolii. Zarząd Transportu Metropolitalnego podwyżkę tłumaczy tym, czym wszyscy inni tłumaczą wzrost cen swoich usług. Mamy dwa powody. Po pierwsze, duża inflacja, ona przekroczyła poziom już 17%. Drugim powodem jest wzrost cen paliw. Ten jest na poziomie 40%, porównując dzisiaj do tego okresu sprzed roku. Od dzisiaj za 20 minut podróży pasażer zapłaci 4,60 zł, a nie 4 zł jak do tej pory. Bilet 40-minutowy drożeje z 5 do 5,60, a 90-minutowy z 6 do 6,60. Już przed podwyżką było dość drogo, jeśli ktoś chciałby porównać jakość komunikacji miejskiej w metropolii do tego, co oferują inne miasta. W Łodzi najtańszy bilet kosztuje 4,40 zł, w Krakowie 4 zł, a w Warszawie 3,40 zł. Wszystko drożeje, trudno mi powiedzieć, czy akurat to jest potrzebne w tej chwili, nie? Ale paliwo wszystko do góry, więc bilety też do góry. Nie zdziwiła się pani? No raczej nie, bo to wszystko tak w tempie idzie, że nie ma się co dziwić. Korzystanie z biletów jednorazowych jest coraz mniej opłacalne. Lepiej wydawać więcej naraz. Ja dużo jeżdżę, także ja kupuję sobie kwartalne nawet. Kwartalnych chyba nie ma akurat. Jeszcze bardziej się to opłaci. Zmieniły się nie tylko ceny, ale również rodzaje biletów. Teraz nie ma już biletów na jedno, dwa lub trzy i więcej miast. W taryfie pozostały jedynie bilety czasowe na 20, 40 lub 90 minut. To może być problematyczne dla osób, które pokonują dłuższe trasy. Rozwiązaniem mogą być bilety wieloprzejazdowe. One są ważne przez pół roku i wówczas cena jednego przejazdu jest dużo niższa i nie obowiązują strefy. Nie obowiązuje też taryfa czasowa w tym momencie. Ważny jest ten bilet na dany przejazd. Związkowcy nie mają wątpliwości, że od podwyżek pasażerów nie przybędzie, ale rozumieją też argumentację organizatora transportu. Myślę, że tutaj jest, powinno być wspólne działanie miast, które są w skład ZTM-u, wchodzą, które by po prostu dołożyły do tej komunikacji, a przez to, że miasta nie dokładają, dokładać muszą pasażerowie, bo inaczej no, nie ma innego wyjścia. Jeśli ktoś ma jeszcze stare bilety, to bez obaw do końca października może je nadal wykorzystać. W kolejnych dwóch miesiącach, listopadzie i grudniu, konieczne będzie dokupienie biletu uzupełniającego. Choć prace przy termomodernizacji budynków komunalnych przy ulicach Żeromskiego, Miątkiewicza i Witczaka w Bytomiu były na dość zaawansowanym etapie, to wykonawca zszedł z placu budowy. Problemy z pracownikami, problemy z cenami materiałów budowlanych. Tym było to podyktowane z jego strony. Prowadziliśmy z nim rozmowę, wzywaliśmy go do wykonania robót, których zaprzestał, niestety odmówił, przestał się z nami kontaktować. W budynku przy ulicy Żeromskiego 6, tuż przed rezygnacją, wykonawca wykonał praktycznie wszystkie prace, które były w umowie, czyli remont fasady budynku oraz wymianę instalacji elektrycznej. W pozostałych 5 kamienicach postęp prac jest mniejszy, aczkolwiek i tak wiele rzeczy zostało już zrobionych. Teraz urzędnicy wzywają wykonawcę do wykonania inwentaryzacji prac. Jeśli tego nie zrobi, to na jego koszt inwentaryzację wykona spółka Bytomskie Mieszkania. Potem miasto ogłosi kolejny przetarg i poszuka nowego wykonawcy. Spotkamy się też z lokatorami, którzy mają ważne umowy najmu, po to, żeby im przekazać informacje o dalszych losach tych budynków, żeby zapewnić ich, że mogą liczyć na upust 10% obniżki w czynszu oraz na zapewnienie grzejników elektrycznych na czas zimy. Z podobnymi problemami mierzą się inne miasta. Kilka miesięcy temu jedna z największych firm budowlanych w Polsce zeszła z placu budowy przy wielomilionowej inwestycji w Częstochowie. Mowa o budowie estakady w centrum miasta na tzw. Gierkówce. Miasto po wyłonieniu nowej firmy będzie musiało zapłacić około 100 milionów więcej niż pierwotnie zakładano. Wszyscy wiemy, co dzieje się na rynkach i to nie chodzi tylko o dostawy, ale i koszty pracy, ale też szalejącą inflację. Z tą zmierzył się również Sosnowiec, gdzie do dzisiaj nie dokończono budowy budynku przed dworcem PKP, w którym miały mieścić się lokale gastronomiczne. Tu też wykonawca zszedł z placu budowy. Zrobiliśmy inwentaryzację, czyli sprawdziliśmy, co zostało wykonane, a co nie. I na tej podstawie ogłosiliśmy kolejny przetarg na wyłonienie firmy, która tą inwestycję dokończy. No i postępowanie trwa. Biorąc pod uwagę wciąż rosnące ceny energii, paliw i zapowiadany wzrost płacy minimalnej, można zakładać, że podobnych przypadków będzie coraz więcej.
Koniec samowoli reklamowej w Zawierciu. Od 14 października w mieście obowiązuje tak zwana uchwała reklamowa, która określa, jak i gdzie można zamieszczać różnego rodzaju nośniki. Dzięki temu reklamy w mieście mają być bardziej uporządkowane, a co za tym idzie, nie psuć krajobrazu. Mieszkańcy ten pomysł popierają. Jestem za. Dlaczego? Ponieważ mi się bardziej podoba jak zagrodzenie niż takie reklamy. Bardziej. Przeszkadzają? Nie przeszkadzają, ale jakoś w roku też nie dodają miastu. Więc po prostu wolałabym, żeby zniknęły. Jest dużo takich miejsc. Jest takie miejsca, gdzie nie można, gdzie miasto znika, że się tak wyrażę, za właśnie takim ścianą reklam. I to trochę psuje, że się tak wyrażę. A się sobie powiedział, że to trochę takie urozmaicenie, że tak fajnie kolorowo, ale z drugiej strony, jeśli jest się na przykład kierowcą, to to niestety rozprasza. Bez reklam. Jak jest teraz dużo tych reklam w takich miejscach? No, raczej tak. Już trochę mniej, ale jeszcze. Na zakrętach to nie powinny być postawione reklamy, bo one, jak to się mówi, dezorientują kierowcę. A jeśli chodzi o reklamy w mieście, jest ich za dużo? Przeszkadzają? Za dużo ich jest. Nie powinno tyle być. Dla przykładu znikną takie reklamy jak te, które znajdują się na skrzyżowaniu ulic Obrońców Poczty Gdańskiej i Brata Alberta. W reklamowych porządkach pomaga też lokalny konserwator zabytków. Całkiem niedawno przy tym domu rzemiosła było kilka tablic reklamowych. Już ich nie ma. Sama uchwała reklamowa to 16-stronicowy dokument, który dokładnie precyzuje, jak można się reklamować. Zanim jednak w mieście zapanują porządki, minie jeszcze sporo czasu. Teraz mamy taki okres przejściowy. Przez 5 lat właściciele zarówno tych urządzeń reklamowych, jak i terenów, na których się znajdują, mają czas na to, by się zapoznać z tymi nowymi zasadami, a następnie wdrożyć już te wytyczne. Ten czas upłynie dopiero za 5 lat, więc jest to sporo czasu, by te zmiany wprowadzić. Po tym okresie na osoby, które nie dostosują się do uchwały reklamowej, będą nakładane sankcje wynikające z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska chce mocniej walczyć z procederem nielegalnego obrotu odpadami. Śląski oddział jest 6., w którym powstał nowy wydział. Piony zwalczania przestępczości środowiskowej przede wszystkim mają na celu jakby bardziej dynamicznie działać w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko środowisku. W tym zakresie wydzielenie wyspecjalizowanych pionów na pewno podniesie efektywność pracy. Przestępcy środowiskowi w ostatnich latach szczególnie upodobali sobie Górny Śląsk jako miejsce składowania niebezpiecznych dla życia i zdrowia odpadów. Wprawdzie podobne wydziały już istniały, ale politycy przekonują, że nowy twór będzie dużo bardziej skuteczny. Powstaje wydział, szanowni państwo, w którym będą zatrudnieni profesjonalni funkcjonariusze, profesjonaliści, ludzie, którzy się na tym znają, ludzie, którzy będą dysponowali całym instrumentarium, poczynając od dronów, od georadarów, pojazdów specjalnie wyposażonych, żeby ścigać przestępców. Jak przekonują inspektorzy, żeby wykryć nielegalny obrót odpadami, trzeba się też przyjrzeć legalnej działalności firm. Będzie lepszy nadzór nad przedsiębiorstwami, które zajmują gospodarką odpadami, ponieważ niestety działalność przestępcza zawsze jakoś łączyła się z legalnymi działaniami w gospodarce odpadami. Obecnie prokuratura w całym kraju prowadzi około 1000 spraw związanych z nielegalnym obrotem odpadami. Z agresją na stadionach Polska nie może poradzić sobie od lat. Jej efektem są nie tylko duże koszty materialne, ale i społeczne. W Katowicach podpisana została deklaracja, która ma pokazać, że tym działaniom władze miasta, klubu i decydenci federacji sportowych mówią stop. Dla mnie działanie polegające na tym, że ktoś niszczy stadion swojego klubu, wyrywa krzesełka, rzuca nimi, pali coś tam, no to jest mało racjonalne, trudno wytłumaczalne. Czemu to ma służyć? Nie wiem. Może są tacy, którzy wiedzą. Ja nie wiem. Dzisiaj nie wyjaśnili tego również przedstawiciele kibiców, bo na konferencji się nie pojawili. Zachowania pseudokibiców na stadionie to jedno. Jest też wiele przykładów patologii poza nim. Jednym z nich może być niedawne pobicie przez 4 osoby 24-latka w centrum Katowic, bo nie odpowiedział prawidłowo na pytanie, jakiemu klubowi kibicuje. Sprawców szuka teraz policja, która zapowiada, że nadal stanowczo będzie walczyć z pseudokibicami. W niedługim czasie będzie informacja o kolejnych zatrzymaniach i kolejnych efektach tej pracy, bo to
Jest taka dosyć żmudna działalność, zbieranie materiału dowodowego, analizowanie. Jeżeli chodzi o zdarzenia na stadionie, stadiony są wyposażone w dobry monitoring, bo my na GKS-ie też mamy dobry monitoring, no ale trzeba ten materiał dowodowy zebrać, żeby z aktem oskarżenia wystąpić. Interwencja to jedno, ale klub chce przede wszystkim działać prewencyjnie. Już dzisiaj jesteśmy w kilkunastu przedszkolach, a my powinniśmy być w kilkudziesięciu. My nie powinniśmy mieć 800 przedszkolaków, tylko powinniśmy mieć 3000. My nie powinniśmy robić symboli, tylko metodyczną pracę. Za 3 czy 4 lata te przedszkolaki staną się uczniami i będą potencjalnie nowymi kibicami GKS-u Katowice, którzy już będą mieli możliwość poznania innych nawyków kibicowania. Pytanie, kto będzie skuteczniejszy w edukacji dzieci i młodzieży? Ci, którzy wykonują takie napisy, czy klub? Miasto podchodzi do tego optymistycznie. Na trybunach będą zasiadali zadowoleni kibice, którzy czują się bezpiecznie. Aktualnie od kilku miesięcy trwa konflikt kibiców z zarządem GKS-u. Mecze są bojkotowane, ale władze klubu dzisiejszą deklaracją chcą pokazać, że nacisków się nie obawiają. Zamiast Halloween Dzień Aniołów. Taką alternatywę na 31 października przygotowują Siemianowice Śląskie. Heaven Wins, bo tak nazywa się wydarzenie, ma nie być straszne. Wręcz przeciwnie. Dzieci mają przebierać się za aniołki, a święto ma przypominać, że niebo, czyli dobro, zawsze wygra. W Siemianowicach będzie Dzień Aniołów. Ale Halloween jest, nie? A co pani wybiera? Ja? Dzień Aniołów. Super. Dlaczego? No, dla mnie Halloween jest nie do zaakceptowania. A po co nam cudze kultury? Mamy swoją. Wolę dzień Halloween. Dlaczego? No bo tak lepiej jest, inaczej. A anioły to nie za bardzo. W Siemianowicach chcą, aby zamiast znanego hasła cukierek albo psikus słychać było cukierek i dobry uczynek. Nie bez powodu. Pomysł jest taki, by mieszkańcy, właśnie ci najmłodsi, przebrani za aniołki, wręczali cukierka Heaven Wins, specjalnie takie wyprodukowaliśmy, i by wręczając ten cukierek, czy pozwalając dorosłym, żeby się poczęstowali z jednego koszyczka, skorzystali też z drugiego koszyczka, w którym będą zawinięte w rulonik dobre uczynki. A te dobre uczynki w jakiś sposób zawsze są powiązane z relacjami ludzkimi. Chodzi na przykład o to, żeby dbać o dobre relacje. Można na przykład wylosować zadanie polegające na zadzwonieniu do cioci, której dawno nie widzieliśmy, albo zorganizowanie wieczoru rodzinnego bez używania telewizora czy telefonów.